Redakcja Arendotiu wspiera sklep Ole Ole, pani gier i technologii. arn.eu. Fani kultowego ZX Spectrum mają niemały powód do celebracji, bo niemal 40 lat od premiery ich charakterystycznego obiektu westchnień do kickstarterowych wspieraczy trafił nareszcie jego najnowszy model. Tak nie przesłyszeliście się. Wyprodukowany na oficjalnej licencji Sinclaira, ZX Spectrum Next to pełnoprawny następca ukochanego gumiaka dostosowany do potrzeb współczesnego gracza. Nie wykorzystujący emulacji, pieczołowicie reimplementowany z pomocą współczesnych komponentów i według autorów w 100% kompatybilny z oryginałem. A jeśli zastanawiacie się, ilu w 2020 roku może mieć fanów 38-letni komputer, to po pierwsze, jesteście na złym kanale, a po drugie, najwyraźniej wielu, bo na produkcję urządzenia zebrano aż $1 000 000 przy pierwszym Kickstarterze, a zainteresowanie systemem jest tak duże, że zaskoczeni popularnością projektu autorzy już planują drugi, by sfinansować kolejną partię urządzeń. Next to owoc miłości grupy piekielnie uzdolnionych pasjonatów technologii oraz weteranów branży, których burza mózgów zaowocowała jednym z najbardziej imponujących podejść do odtworzenia retrosprzętu w historii. Za wygląd komputera odpowiadał legendarny Rick Dickinson, odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu, bo to on zaprojektował też wiele innych urządzeń Sinclaira, w tym elementy klasycznego spektruma. Był to ostatni, pełen miłości wkład projektanta w branżę przed jego śmiercią w 2018 roku. Miłość jest w przypadku Spectruma słowem kluczem, bo każdemu elementowi zestawu poświęcono masę uwagi. Samo wysokiej jakości opakowanie systemu przypominać ma wystawową gablotkę, gdzie komputer eksponowany jest na frontowym miejscu. W pudełku znajdziemy również zasilacz z adapterami na wszystkie regiony świata oraz cudowny powrót do przeszłości w postaci ponad 300-stronicowej, bindowanej instrukcji obsługi nawiązującej bezpośrednio swoim wyglądem i formatem do przewodników klasycznego komputera. Wewnątrz znajdują się wszystkie informacje potrzebne zarówno użytkownikom, jak i programistom. Od historii projektu i wstępnej konfiguracji, przez podstawy języka BASIC, aż po listę opkodów i przerwań procesora. Fantastyczne pierwsze wrażenia psuje jedynie to, że komputer jest słabo zabezpieczony przed uszkodzeniami w transporcie. Płytka warstwa gąbki przyklejona do wieka nie powstrzymuje zarysowań i cząsteczek kartonowego łupieżu osiadającego na połyskliwym plastiku. Do pełni szczęścia brakuje chociażby folii na częściach podatnych na rysowanie się. Swoim wyglądem Next nawiązuje bezpośrednio do modelu Plus komputera i dzięki Bogu, bo z całym szacunkiem do gumiaka, ale obok łamania kołem i odłamywania paznokci, pisanie na gumowej klawiaturze oryginału jest moim najmniej ulubionym narzędziem tortur. Oczywiście, korzystając z ponad 3 dekad doświadczenia, klawiatura została dodatkowo usprawniona i teraz przypomina przyjemne w użytkowaniu laptopowe chiklety. Klawisze są miękkie i ciche, a choć na liście przycisków znajdziemy wszystkie oryginalne funkcje, to niektóre zostały pozamieniane miejscami i przeniesione w bardziej sensowne miejsca. Na przykład strzałki umiejscowiono w zgodzie ze współcześnie przyjętą konwencją, a tam, gdzie dawniej pojawiał się break, teraz leży delete. Te przetasowania są całkiem sensowne i pozwoliły zgrupować na przykład znaki przestankowe w lewym dolnym rogu, a mniej używane przyciski funkcyjne w lewym górnym. Ogółem moim zdaniem bardzo w porządku. Równie w porządku jest z pozostałych stron komputera. Z lewej znajdziemy gniazdo z kartą SD zawierającą system operacyjny i wszystkie programy, które wgramy na komputer, plus 3 przyciski, reset i 2 guziki funkcyjne. Z tyłu natomiast róg obfitości portów. Od prawej PS2 dla obsługi klasycznych klawiatur bądź myszy, hybrydowe gniazdo RGB i VGA umożliwiające wyświetlanie obrazu zarówno na komputerowych monitorach, jak i telewizorach, słuchawkowe wyjście audio, hybrydowe złącze EarMic służące do podłączenia do komputera magnetofonu, HDMI dla cyfrowych odbiorników, no i całkiem z lewej wejście zasilaczowe. Zgodnie ze spektrumową tradycją nie ma włącznika. Po wpięciu do prądu komputer automatycznie się włącza, a żeby go wyłączyć, trzeba go z prądu wypiąć. Straszna głupota, ale jest jak jest.
Zauważyć możecie również kilka zaślepek. Tę największą można łatwo wyjąć. Chroni ona przed zakurzeniem gniazdo kartridżowe pozwalające wpiąć do systemu dowolne spektrumowe akcesorium. Brakuje natomiast jakiegokolwiek wsparcia dla USB. Te można częściowo odzyskać, instalując w obudowie akcelerator w postaci Raspberry Pi Zero, ale o tym za chwilę. Oczywiście najciekawiej jest po odpaleniu komputera. Przy pierwszym starcie wybrać musimy, czy będziemy korzystać z komputera w trybie analogowym, czy z poziomu wyjścia cyfrowego. Autorzy sugerują tę pierwszą opcję dla 100% wierności w odpalanym oprogramowaniu, choć różnica ta zauważalna będzie tylko przy jakichś pokręconych demach scenowych. Następnie Next odpala swój system operacyjny. Domyślnie rozruch następuje w zaawansowanym trybie Next, ale wciskając spację w trakcie procesu bootowania, wybrać możemy jedną z kilku tak zwanych osobowości, które spowodują, że komputer udawał będzie precyzyjnie zachowanie konkretnych komputerów. Na liście znajdują się klasyczny 48-kilobajtowy Spectrum, Spectrum 128K, 128K plus 2, plus E3 i tak dalej. Zakładając jednak, że zdecydujemy się zostać przy trybie domyślnym, zobaczymy na ekranie interfejs Next ZXOS, wywodzący się bezpośrednio z oprogramowania spektrumowego. Te poszerzone zostało oczywiście o wiele współczesnych usprawnień, w tym pełną przeglądarkę plików, pozwalającą ładować programy prosto z karty SD. Wspierane są w tej formie ROMy w szeregu popularnych formatów, skrypty Basica i tak dalej. Sam Basic też doczekał się wielu zmian. Jest oczywiście 100% kompatybilny wstecznie, ale wprowadza też mnóstwo nowości, takich jak nareszcie hardware'owe sprite'y, tryb wyższej rozdzielczości dla wpisywania tekstu i możliwość odtwarzania plików dźwiękowych czy syntezy dźwięku trzykanałowego. Nadal nie jest to SID czy OCS, ale to mimo wszystko spory skok do przodu. Oczywiście na Nexta pisać można też niskopoziomowo, korzystając z całego zestawu instrukcji Z80, a komputer wspiera nawet kilka nowych do znalezienia w instrukcji obsługi. Największą zmianą, niezależnie od tego, w jaki sposób zdecydujemy się programować, jest nowy tryb graficzny warstwy drugiej, umożliwiający wykorzystanie aż 256 kolorów. To, jak wielką różnicę robią nowe możliwości graficzne, zobaczyć można w remake'u klasycznego Warhawka, który sprytnie przechodzi ze swojego oryginalnego ekranu tytułowego na bardziej krzykliwy, współczesny. Purystów zainteresuje również fakt, że programować w Basicu mogą, w zależności od wybranego trybu, zarówno klasycznie, klawiaturowymi tokenami, jak i po prostu wpisując kod litera po literze. Zadbano i o to, by umożliwić łatwy dostęp do systemu operacyjnego CPM. Ten wybrać można z menu głównego komputera, by w prosty sposób odpalać stare aplikacje, które wymagają tej nakładki. A to tylko część z mnóstwa funkcji, jakie kryje w sobie Next. Hej, te 300 stron instrukcji nie wzięło się z powietrza, więc niestety zdążę w tym materiale zahaczyć tylko o część z nich. Dwa gniazda mono, mic i ear oryginalnego Spectruma, połączone zostały w Next w jedno złącze stereo, co oznacza, że odpalanie gier z kaset czy ich nagrywanie może wymagać prostej przelotki, by odpowiednio rozbić sygnał, ale pomijając ten mały szkopuł, nie miałem żadnych problemów z odpalaniem swoich kaseciaków na urządzeniu pierwszym lepszym magnetofonem. Jeśli nie jesteśmy aż tak hardkorowi i wolimy odpalać gry z karty SD, mamy też dostęp do prostego menu, które pozwoli wybrać, w jakim trybie komputera chcemy załadować taśmę, a także czy czytanie ma odbywać się w czasie rzeczywistym, na przykład jeżeli chcemy podziwiać piękne loadery lat 80., czy po prostu gra ma załadować się do pamięci natychmiast. Karta SD z systemem operacyjnym zawiera kilkadziesiąt gier i dem na całe spektrum komputerów do przetestowania możliwości urządzenia i nie natrafiłem na ani jedno, które działałoby nieprawidłowo, ani spośród moich gier, ani tych wbudowanych. Next pozwala też na kontrolowanie prędkości zegara komputera. Z menu w locie przeskakiwać możemy między domyślnym 3,5 MHz, 7, 14 i 28. Gry pisane z myślą o Next mogą wykorzystywać tę moc bez zawahania, ale przydaje się też w niektórych klasycznych programach. W grach takich jak dołączony do zestawu Dizzy, podkręcenie zegara zmniejsza ścinki, które pojawiają się w niektórych sektorach przygody. Ale Turbo nie zawsze jest dobrym pomysłem. Większość
Część gier, które korzysta z zegara procesora do kontrolowania prędkości, działa wtedy w przyspieszonym tempie. Ale nie da się ukryć, że możliwość podkręcania gier czy programów, które w oryginale działały zbyt ślimaczo, jest super. Powolutku, ale z pasją rozwija się również nextowa scena zapalonych programistów, którzy piszą nowe gry na komputer. Niektóre dostępne są za darmo, inne, jak tę, kupić można w ładnych wydaniach na karcie SD. Wśród zajaranych projektem autorów są takie legendy jak bracia Oliver czy Jim Bagley, którzy też dołożyli do projektu swoje software'owe cegiełki. Przy okazji gier wspomnieć warto, że do grania joystickami nie będzie potrzebny nam nawet kartridż z interfejsem Kempston, bo Next ma wbudowaną jego obsługę w formie dwóch gniazd na froncie, no i wspomnianego wcześniej gniazda myszy z tyłu. Te pierwsze wspierają joye Kempston oraz te kompatybilne z Sega Mega Drive, to drugie bez problemu wykrywało moją archaiczną myszkę w grach takich jak Redshift. Ale to jeszcze nie wszystko dla graczy, bo Next jest systemem modularnym. Dodatkową funkcjonalność odblokować można rozkręcając go i instalując Raspberry Pi Zero, które pełnić może funkcję akceleratora. Uzyskany w ten sposób port USB pozwoli podpiąć do komputera Xboxowy kontroler, czy odpalić skompresowane taśmy w formacie TZX, coś czego z uwagi na moc obliczeniową nie potrafi sam Next. Nie jest to zresztą jedyna opcja poszerzenia możliwości komputera. Jeśli nie boimy się użyć lutownicy, na płycie głównej pozostawiono miejsce na moduł Wi-Fi, który pozwoli podpiąć sprzęt do internetu, kontakty do modułu RTC, czyli mierzenia czasu, czy dodatkowe gniazdo RAM do poszerzenia pamięci z 1 do 2 MB. Wszystkie te dodatki były również dostępne jako dodatkowa, płatna opcja w trakcie kampanii kickstarterowej. Oczywiście wszystko to, co zobaczyliście w tym materiale, możliwe jest dzięki ciągle nabierającej popularności technologii FPGA, programowalnych chipów, które udawać mogą dowolny układ scalony. Ponieważ są one programowalne, autorzy mogą na bieżąco aktualizować komputer o nowe funkcje, czy poprawiać wykryte w nim błędy, zachowując przy tym wierną funkcjonalność oryginalnego urządzenia. Pojedyncze nieścisłości w działaniu jakichś zapomnianych aplikacji łatane zostają przez twórców z prędkością światła, a autorzy na swojej grupie facebookowej i forum dyskusyjnym nieustannie słuchają sugestii użytkowników. Chyba chcę przez to powiedzieć, że jestem zachwycony tym, jak profesjonalnie zespół Nexta podszedł do swojego produktu. Wychowany na Commodore 64 nigdy nie byłem jakoś strasznie zajarany Spektrumem, sorry czcigodni użytkownicy speki.pl, ale nawet ja muszę stwierdzić, że Next jest produktem po prostu fantastycznym dla każdego zapalonego fana tej serii mikrokomputerów. Największą wadą, jaka przychodzi mi do głowy, jest ten głupi brak włącznika, no i fakt, że jak na razie zakup komputera nie jest możliwy, póki twórcy nie wykopią się z realizacji pierwszej fali zamówień kickstarterowych i nie zaczną przyjmować zamówień na drugie. Jeśli przy okazji zdecydują się na lekkie poprawki techniczne, to wywaliłbym ten połyskliwy rysujący się plastik z tyłu na rzecz matowego, takiego jak na reszcie ścian, i odsunął trochę port myszki od RGB, bo są tak blisko, że niektóre niestandardowe przejściówki mogą na siebie nachodzić. Zastanawia mnie też, jak trwała będzie klawiatura urządzenia, bo przyciski sprawiają wrażenie delikatnych, ale po paru godzinach przeklepywania gier z archiwalnych bajtków naprawdę nie mogę powiedzieć na jej temat niczego złego. Jak dla mnie? Bomba! To najwięcej frajdy, jaką miałem z obcowania ze Spektrumem od wielu, wielu lat, a połączenie nowoczesnych rozwiązań bez kompromisów w materii klasycznej technologii to coś, co chciałbym móc oglądać we współczesnych replikach dużo częściej. Jestem pod wrażeniem.